Jak to się otwiera? Może być. O, łazienka! Kibel normalny! Witamy w kolejnym odcinku z zimowej Gruzji. Dziś pokażemy pierwsze wrażenia po tym, jak udało się dotrzeć na miejsce. Od półtora roku podróżujemy i mieszkamy w naszym samochodzie, jednakże na te święta postanowiliśmy wynająć apartament w popularnym ośrodku narciarskim Niugudauri. Poprzednio pokazywaliśmy, jak przejechanie 50 km zajęło nam 2 dni. Jeśli nie widzieliście, to poszukajcie odcinka Droga Wojenna. Gudauri uznawany jest za najlepszy ośrodek narciarski w Gruzji. Przez wiele lat jeździliśmy na narty w Alpy, najczęściej do Austrii i byliśmy bardzo ciekawi warunków na tutejszych stokach. No to teraz kwestia znalezienia, który to dokładnie jest nasz. I nawigacja nas prowadzi w drogę, gdzie pokazuje, że zakaz wjazdu. Jak zwykle, to nie pierwszy raz w Gruzji. Nie pierwszy raz w Gruzji nawigacja prowadzi nas tam, gdzie jest zakaz wjazdu. Próbowaliśmy z drugiej strony, ale nie ma. Jak tutaj odkopują samochody po drodze. Tak więc super. Bardzo się cieszymy, że nam się udało. Wprawdzie noc później, ale nie szkodzi. Super dużo śniegu i wychodzi słońce, więc fantastycznie. Ale no, zaparkować tutaj to będzie wyzwanie. No nie wiem, gdziekolwiek znajdziesz miejsce. Kogoś wyciągnąć. Okej, dojechaliśmy, ale teraz zaparkować, to widać taka sama sztuka jak wjechać tutaj do góry. Gdzie? No to jest ten, nie? Normalnie trzeba brać łopatę i odśnieżać. Wszystko jest zasypane, ale to wszystko. Ale już prawie go wyciągnął. No fajnie, ale młyn. Tutaj ale młyn. Po prostu, ja nie wiem. Ale dobra, tam to nieważne. Żebyśmy nawet tu mieli spać pod blokiem, ale nie, oczywiście, że zaraz wyjdziemy do środka. No, okazało się, że to nie jest ten budynek. I jedziemy kawałeczek dalej. The best in bloody town. No, pan nam powiedział, że to jest najlepszy w tym całym mieście. Cieszymy się. Christmas present od nas dla nas. Bidulka i potrzebuje się przytulić i dlatego jedzie na kolana.
to odśnieżone, jak nie to łopata i... No, jest? No to szybko. Chodź. 512. 500 tam w tą stronę. Vico City za hotel. Może nawet będzie ładny widok. Jak to się otwiera? Może być. O, łazienka! Kibel normalny! A jest woda? Jej! Woda! I to na pewno będzie ciepła woda. Check it out. Super, nie? Ładny, popatrz jakie ładne łóżko. Fajnie jest, nowiuski, czyściutki, naprawdę super. Normalnie my to jak jakiś dzik, teraz się czuję jak jakiś dzikus, wiesz? Jak żeśmy wrócili, no co robisz? Ale łóżko. No ale jeszcze zdjęć nie porobiłam sobie. A teraz zrobię. No gdzie teraz zrobię, jak już żeś rozbębę uszył? O, tu jest jeszcze kanapa. No. Wow. Super. O, jest jabłon? Tak, bo pan... Pisz do niego, że nie musi oddawać pieniędzy za tą jedną noc, że jest okej. O, jak miło. Mamy butelkę wina na święta. Super. O, fajne. O, 12.5% of alcohol. Dzisiaj robimy wycieczkę do weterynarza. To będzie już teraz nasza druga wizyta. I no ona znowu wymiotowała po prostu i tak ją męczyło. No. Trudno. Nie ceniu nie. No ona taka jak wyjdzie na dwór jest radosna. Ale w domu to po prostu siedzi skulona, nie chce jeść i no nie wygląda najlepiej. Widać taka, że po prostu przytul mnie. Odśnieżyli parking. Mamy nadzieję, że droga będzie przejezdna. Chodź kochanie, chodź jedziemy.
chodź biedaku, ty nasz, chodź. O, tak. Pojedziemy. O, tak. Super fajnie, że przyjechaliśmy tutaj do tej kliniki, która jest przy uniwersytecie i tu od razu mogli zrobić jej wszystkie potrzebne badania i to bardzo szybko dostaliśmy wyniki. Tak więc wyniki krwi są dobre, no prawie w normie, więc tutaj nie ma się jakby już, może jeszcze za wcześnie powiedzieć, nie ma się co martwić, ale już jakiś pierwszy dobry znak. Musimy jeszcze zrobić USG, który jest w innym budynku. No i czekamy, aż kroplówka się skończy. No. Ale już przed chwilą szczekała na psy, to już przyfil z betenał. No to człowiek. Szczekała? Tak, już się poburkiwała tam po swojemu. No poczekaj. Grzeczna dziewczynka. Jezu, jak ja nie lubię tych. Jak ona się fajnie przygląda. Nagrywasz ją też? Widzisz, co narobiłaś? My tu się musimy bawić w małego doktora. Jak byłam mała, to miałam taki zestaw do zabawy. Mały doktor. Ale to nie jest zabawne teraz. Po dwóch dniach Bella doszła do siebie, a my mogliśmy zacząć szusowanie po stokach, ale o tym w następnym odcinku. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Będzie nam miło, jak zostawicie komentarz, dacie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Możecie też zostać duszą kolejnego odcinka, patronem jednorazowym lub stałym, jak to zrobić znajdziecie w opisie. Ja odwracam głowę, więc nie mów, że później coś nie było nagrane. Okej, mam. I'm telling you. Ale to ja nie będę wstrzykiwać, bo ona już ma dziurę. Whatever. To, że ma dziurę, to ja o tym wiem. Oj, nie tam dziurę, tu Welfron ma.
ja cię tylko odkręcę. I don't wanna know.